Dobra, to zaczynamy nagrywanko. Witam, witam serdecznie. Zapis z live'a nie będzie taki jak normalny odcinek i tak dalej, ale czat się może przywitać, także się przywitajcie. Teraz jesteśmy na takiej scence, zaraz sobie zmienimy na normalną i będziemy lecieć z przebierankiem na druidzie. Niech tutaj się wszyscy na spokojnie przywitają. Tak jak mówię, nie będzie to taki normalny odcinek, ale kto nie był na live i będzie sobie chciał ogarnąć, to sobie ogarnie. Kto nie, no to nie. Wiadomo. Ja też tutaj trochę będę czatu czytał i tak dalej, żeby tam widzowie z YouTube'a jakby wiedzieli o tym, ale też zapraszam na streamki, bo na streamkach się sporo dzieje. Lolik68, dziękuję bardzo za followka. Nie wyłączam tych alertów ani nic, wiadomo. Dobra, chyba wszyscy się już przywitali, ci, którzy chcieli. Także tak, zmieniamy sobie na tą scenkę, no i lecimy. Mam już tutaj odłożoną, ulepszoną jakość przedmiotu. Zeba920, Zaba, przepraszam, dziękuję bardzo za followka. Okej, ubieramy to i to. No i co, lecimy. No przede wszystkim chcielibyśmy tutaj jakąś broń znaleźć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jestem na filmie, no kozak. Więc lecimy. Tak jak mówię, no broń mam strasznie starą. W ogóle ile mi tu dadzą? No właśnie, 81 średnich, pierwsza lepsza broń. No i też oprócz tego byśmy chcieli jakąś runkę fajną. Mamy czapeczkę, odporność na zimno 58% plus 11, no nie jara nas to za bardzo, ale generalnie możemy kupić w razie do kibla. Kolejna czapka, o, łączna odporność 21, no to lipa, ale już tam trochę daje. No czapkę z tego co widzę mamy w miarę świeżą, nie? To nawet czapki nie będziemy musieli zmieniać. No ale dobra, lecimy dalej. No tu głównie broni, te runy nas interesują tak naprawdę. Dobra, mamy jakąś klatę, szansa na legendarne 44, 23, no to już lepiej wygląda. Będziemy na razie kupować wszystko co na 3 cechy, a dalej się będziemy, myślę, zastanawiać, jak to będzie wyglądać. Koniec dziczy? No koniec, koniec. Już i tak sceny nie widać, to nie widać co tam piszecie ciekawego. Jakieś rękawice, premie do złota 48, no właśnie, zaczyna się to co lubię najbardziej. Poczekajcie, 495, 505, no to daje... Zmienimy. O, to akurat są spoko rękawice jak najbardziej. To jest właśnie to, co lubię najbardziej, że mi braknie 1-2% do maksymalnej runki i tak już zostanie. No ale zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to pójdzie. Odporność na błyskawice 72. Wiadomo, jak też mi poleci 75% na jakąś tam jedną statystykę, no to też git, nie? Rękawice już mam, to oleję w tym momencie. Idziesz sobie meliskę zrobić? No i idź. Dobra, mamy pierwszego maksa. Dislał dziki na czacie. 10% PD. No git, git, nie? To już się wrzuci tam w główny jakby ekwipunek i będzie ok, nie? Tylko że no przydałoby się jeszcze to, no ta łączna odporność przede wszystkim, no bo to jednak bardzo dużo daje. No ale to tam zobaczymy. Dislał dziki są, gitara. Odporność na błyskawice. No pasek też w zasadzie nam trochę daje. Niech będzie w tym momencie. No tylko, o dobra, znowu max i znowu 10% PD, no niefortunnie, już nie będziemy tego kupować. Zobaczymy jak to dalej pójdzie, no w zasadzie poczekajcie, bo tak, hełmik mamy w miarę git, rękawice mamy git, paseczek mamy git, klatę, no daje nam 23, nie, więc tego pancerza możemy trochę stracić, to już mniejsza z tym, to sobie na razie weźmiemy na bok. Buciki by nam się na pewno lepsze przydały, bo jednak sporo tego pancerza tracimy. I tyle, nie? Ze zbrojowni to było... A, no i broń oczywiście. Oj, nie spojrzałem na runę. To mój błąd, mój broń. Błąd. Bertolinka, pozdrawiam na odcinku. 80 osób. No witam, witam wszystkich serdecznie. Nie spojrzałem niefortunnie na runkę tam, a zgaduję, że to był max, nie? Czy spojrzałem, ale się zagadałem. Już nie wiem, zamieszany jestem tym wszystkim. No rękawice lipne, ale dobra, niech będzie, że je kupimy na razie. W sensie lipne, no runka słaba po prostu. Czyli nam brakuje, tak jak mówię, broni i tych butów i będziemy mieli wszystko. Dobra, jest broń, 99 średnich obrażeń, zobaczcie, no rozrzut jest lipny, runka jest całkiem niezła, na razie ją weźmiemy, wiecie co, może nawet Magusiowi ją od razu podmienimy, a potem z runami to się zastanowię, jak to będzie wyglądać, no ale na Magusia jest jak najbardziej git, więc wydaje mi się, że możemy od razu tu mu zaczarować i wymienić. Odzysk klejnotu, ja też strasznie chaotycznie się przebieram, to tak swoją drogą na tych weekendach epickich, więc różnie to może być. No ale jeżeli chodzi o maksymalne runki, no to na razie nie jest kolorowo, no bo sami widzicie, że dopiero jedna nam poleciała, no ale zobaczymy. Punkty życia 13%, no nie, też nas to bardziej nie interesuje, jeszcze za 10 milionów to tym bardziej nie. No punkty życia 15 by mi bardzo, bardzo była potrzebna. O, jest spoko pasek, w sumie pasek ten już też mieliśmy spoko, ale jest za to fajna runa, więc jak najbardziej możemy ją sobie w tym momencie zrobić tak i tak. I na przykład załóżmy, że nie wiem, co byśmy mogli w tym momencie sobie olać.
Coś chcemy olewać? No może nie, dobra, nie będę już tu kombinował, na razie zrobimy to w ten sposób. Ulepszona jakość 5% tu jest, w sensie 5%, no po prostu 5, to sobie weźmiemy na bok i tu 10% PD i na razie niech tak leży. No i dobra, na pancerzu chyba było PLD, bo po znaczku poznałeś, a no właśnie, po tych znaczkach niektórzy poznają, ja to nigdy na to nie zwracam uwagi, ale skoro było PD to git, to znaczy, że nas i tak to nie interesuje. Odporność na zimno 72, no nie bardzo, łączna 18, nie bardzo, no słabo na razie to nasze porwanie się na maksymalne runy, no ale zobaczymy, nie? Odporność na błyskawice 56, no też lipa, o jest jakaś, o mamy to, odporność na zimno 60%, kozak, i od razu broń niech będzie. No, czyli broń już mamy załatwioną. Git, git. Fajnie, fajnie, że tak siadło. Kolejna broń 58%, jak najbardziej bierzemy. Wymienimy tutaj nawet Kunegundzie, niech będzie. 60% to wymienię sobie, ale jak już znajdę jakąś fajną broń. I dobra, no i w tym momencie troszeczkę mi tutaj zaczyna miejsca brakować, no ale no okej, na razie poszukamy dalej. Mamy jakąś klatę premia do PD 8%, no to nas bardzo tam nie interesuje. W momencie lecimy dalej. Śmigło miało być za 10k, no zobaczymy. O, mamy jakiegoś donata też na streamku. Henchy dał piąteczkę, dziękuję bardzo Henchy za donatecika. Nie było tego dźwięku chyba, nie? Czy mi się wydaje? Tego takiego plumknięcia z donata, ale może nie zwróciłem uwagi po prostu. Dobra, lecimy dalej, tu 11% to też nie bardzo. No cieszę się bardzo, że ta broń siadła, bo to znaczy, że lożki będą siadać aż miło. Tu mam 14, ale też stracimy sporo tego pancerza, kurde. Jak na złość, chyba nie chcę za bardzo tego brać w tym momencie. Nie było, no właśnie. Coś się w ogóle dzisiaj ta stronka od donate'ów psuje, w sensie tak strasznie wolno chodzi. Ale nie mam pojęcia czemu. W każdym razie dziękuję bardzo. Kamerka czy mi się lekko nie przesunęła? Przesunęła mi się, ja tak siedzę po prostu na streamie, wiesz. Na odcinku się muszę ustawiać, o, żeby było wszystko proste i tak dalej. Ale na streamku to tam wywalone. Jest na tronie za 15k. No są ciekawe nagrody na streamkach za punkty kanału, więc jak ktoś nie wierzy, to może wbić sam zobaczyć. Dobra, mamy jakieś rękawice, też nas nie interesują. No kurde, no ta broń fajnie, że poleciała, ale generalnie chyba mamy tylko dwie maksymalne runy, nie? I to one nie są tam jakoś wybitnie potrzebne nam. Punkty życia 12% znowu. No słabo, słabo. Wiecie co, w sumie to ja bym mógł w tym momencie, chociaż nie, no już chcę doczekać, żeby znaleźć tą broń i znaleźć te buty i wtedy będziemy się tutaj powoli przebierać, żeby już ten syf nam się z ekwipunku trochę ogarnął. No i zobaczcie, mamy tak naprawdę broń świetną, bardzo fajny rozrzucik, 86, no to nie jest max, nie? Bo tam było 99, jakby nie było. Ale i tak jest niezła, fajny rozrzut, 86, jak najbardziej myślę, że możemy wziąć. Runka jest słaba, no ale to już podmienimy, także git, dobra. 411, to możemy od razu w sumie ten kamyk wrzucić, żeby już to było w ten sposób. Ten kamyk i tak odzyskamy, ale to zaraz. No i dobra, zamienimy tu od razu runę, żeby mieć 60%. No i już je będzie jak najbardziej spoko. Tu już zaczarujemy za pamięci. Okej, czyli nam jeszcze buty zostały. Mamy te buty, ale wszystkie buty bardzo dużo pancerza nam zabierają, nie mam pojęcia czemu. O, jest jakaś broń, 50% na 3 cechy, to jak najbardziej można wziąć. W sumie można, dzisiaj tu jeszcze nic nie wrzucaliśmy. No i mamy coś dla wojownika. Runka jest niezła. Plus 38, więc jak najbardziej możemy mu dać, nie? Żeby już to było z głowy, powiedzmy. Ten klejnot w ogóle on ma 342, no to nie jest wybitny, ale w tym momencie go odzyskamy, niech będzie. Dobra, tak. No i dobra, szukamy dalej. No fajnie, że ta broń siadła, no mówię. Fajnie, że siadła. Ale tak to wygląda. Są jakieś rękawice, łączna odporność 23. No kurde, brakuje. W sumie się zastanawiam, czy nie wziąć, bo 23 to jest sporo. No ale nie, no my celujemy w max, jeżeli się nie uda, no to trudno, nie? Przynajmniej jedno 25, jak będzie, to będzie git. Odporność na ogień, no też nas nie jara. No, o, są jakieś buciki, o, mamy to, dobra, dają nam pancerz, dają nam co prawda 9, więc nie za dużo, ale pancerz na plus i tak dalej, więc dobra. W tym momencie robimy coś takiego, dodajemy miejsce na klejnot. I tak, wymieniamy to wszystko, tylko teraz, żeby się nie pomylić, jakby to zrobić, poczekajcie. Tu zrobimy tak, to w ogóle założymy na razie. I teraz tak, ten paseczek możemy założyć, żeby już nie zmieniać tej runy. Więc dobra, robimy to po prostu tak. Ja znając życie, to się tu zamieszam w tym wszystkim. No ale zobaczymy. Aha, hełmik to już miałem założony, to nieważne. Czyli hełmik robimy tak, jeszcze
Tu jest paseczek, tu jest to wszystko. Dobra, na razie w ten sposób. No i odzyskujemy klejnot, nie? Odzyskujemy klejnot na razie. Na razie tutaj run w ogóle nie ruszamy w tym momencie. No bo jak wszyscy wiemy, jeszcze będziemy ich szukać, tylko to zaraz. Dobra, czyli dodajemy sobie cyk. Mam nadzieję, że nic głupiego nie zrobię, nie? Bo tak się w sumie teraz zaczynam zastanawiać, ale dobra, odzysk klejnotu to jeszcze cyk. No i spoko, mamy to, nie? Mamy to w tym momencie, tylko tak jak mówię, jeszcze te runki będę musiał pozamieniać. One nam się trochę miejsca zrobiło, o to mi chodziło najbardziej. Więc spoko, no broń już mamy ogarniętą i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, dobra, tu jeszcze te dwa itemki. Tylko, że ten już musimy zostawić. Dobra, to zrobimy to w ten sposób. Tutaj sobie zrobimy tak. Tak i niech na razie leży. Z tego co widzę, mamy ulepszoną jakość przedmiotu. Ja tak muszę wszystko przeanalizować dwukrotnie, to sorry, ale no niestety tak to jest. Okej, no to teraz gabinet magii, nie? Gabinecik magii i wrócimy potem do zbrojowni, bo wiadomo, że zbrojowni jeszcze może polecą bronię nam dla tych, dla naszych pachołków, więc jak najbardziej zbrojownie warto rolować, jak już będziemy po prostu szukać tych maksów. Możemy jakieś te podki przy okazji. O jest, premia do złota 50%, dobra. No to już mamy, można powiedzieć, secik na awkę gotowy, także git, poleciało. I okej, teraz mamy, no co, klepsy to nie będziemy kupować teraz. Jak mi jakaś podka się rzuci w oczy, to kupię, ale tak generalnie to nie będziemy specjalnie po to rolować, bo myślę, że nie ma to sensu najmniejszego. Tam było jakieś, a nie, to było sklepsydry, to dobra, nieważne. Czyli mamy to jeszcze nam zostaje amulet i wracamy sobie do zbrojowni. No to już nie trzeba patrzeć na te pancerze, więc o wiele łatwiej to idzie. No i mamy amulecik, co prawda, no punkty życia 12%, no ale mamy już wszystko nowe, także git. No i co? I wstępnie wracamy chyba do... Chociaż nie, no poczekajcie, to już może ogarniemy. Tylko zrobimy to w ten sposób, tak. Co my tu jeszcze musimy założyć? Aha, całą resztę mamy założoną, czyli robimy cyk i robimy cyk. Odzyskujemy sobie klejnot. Ja to wszystko oczywiście poulepszam jeszcze i tak dalej, natomiast w tym momencie tylko sobie podmienię to w ten sposób. Cyk, cyk i cyk. Chodzi o miejsce, nie? Chodzi, żeby mieć po prostu więcej miejsca w ten sposób. No i dobra, jeżeli chodzi o przebranie, to jesteśmy tak naprawdę przebrani już w 100%, tylko teraz no potrzebujemy maksymalnych run. W zasadzie tutaj sobie mogę zamienić na PD 10% na te buciki. To już będę miał, wiecie, taki komplet jedno pod drugim. W ten sposób to zrobimy. No i okej, no tak naprawdę broń mamy do awki, no jeszcze nam brakuje PZ 15%. No dużo nam brakuje, jakby nie było, dużo nam brakuje. Nie będę mówił na razie co, bo nie ma sensu. To sobie damy obok siebie, to na razie sobie damy tu. No i szukamy dalej, tym razem w tej zbrojowni. W sumie to wiecie co, czy ja bym chciał tutaj... chociaż nie, dobra, to na razie po prostu przewijamy. Już tutaj 12 minut nagrania, no i gitara, nie? W sumie to już jesteśmy przebrani, tylko teraz mówię, no te runy, z tym będzie największy problem. No ale to nawet mogę się wyzerować praktycznie z grzybami. Najwyżej poklikamy sobie lożki za jakiś czas. No bo jednak wiadomo jak to wygląda. Punkty życia 11%, zobaczcie, że to nam w ogóle nie leci jak na złość, tylko totalnie to co nie chcemy. No strasznie małe te runy, nie? Taką mam wartość, jakby jeszcze ktoś się zastanawiał, ile tutaj, na jakich runach powiedzmy szukam. To tak to wygląda w tym momencie. Dobra, szansa na legendarne 36%, no to śmiesznie troszkę. No ale dobra, to tam powiedzmy, że nieistotne w tym momencie. Premia do złota 45, to i tak nas nie interesuje za bardzo. Mamy jakąś broń, no i broń sobie jak najbardziej kupimy. Bo dlaczego by nie, 55%, co tutaj ma jeszcze słabą runę? Ten ma 50, to jest git, 55, 58, no to okej. W zasadzie oni już tutaj słabej runy nie mają. No ale co zrobić? 720p to jest jakoś streamka, natomiast nagrywam Full HD, jakby ktoś tam pytał, bo widzę, że kilka osób tam na czacie pyta. Nie boisz się o golda, że ci braknie? No w sumie mam mało, będę musiał anulować wartę, co jest moim głupim błędem, że dałem na tak długo, a nie na godzinę. No ale nie pomyślałem, no i najwyżej trochę misji przeskipuję, bo jeszcze dzisiaj misji nie robiłem. Więc tak to wygląda, no to nas nie interesuje. Faktycznie, no tego golda nam szybko stopniało, nawet nie zwróciłem uwagi. Kiedy tak naprawdę. No mamy kolejną broń, dobra, no to musimy to zrobić niestety, no zmarnuję tutaj trochę godzin tej warty. No ale co zrobić, runki mam dobre, więc no lecimy sobie, powiedzmy z jeden pasek, może z dwa zrobimy, żeby, nie no z jeden zrobię, żeby tego golda mieć. No i będziemy dalej lecieć, no nie pomyślałem o tej warcie, nie pomyślałem, ale byłem w sumie święcie przekonany, że mi starczy, nie? No ale jednak jak chcemy jeszcze kupować bronię i wszystko co leci, no to troszkę jednak idzie, jakby nie było tego goldzika i tego wszystkiego.
No ale trudno. Akurat jak ktoś zwrócił uwagę, że mi golda braknie, to akurat się wydarzyła taka rzecz nieprzyjemna. A ja już mam full. Dobra, to też zamyśliłem się. Chaotycznie gramy, ale to pierwsze moje takie nagrywanie na streamie, musicie wybaczyć. Powiedzmy, że to będzie lepsze. Tutaj będzie zdecydowanie to. Tutaj powiedzmy, że to. Siemano, witam wszystkich, którzy dopiero wbijają. No troszkę czekaliśmy jednak, bo zaczęliśmy dość późno to przebieranie na tym druidku. No ale jak wszyscy pewnie wiecie, żeby po prostu każdy sobie zdążył wbić, nie? Najwyżej ktoś tam sobie wodę obejrzy. To jakby jakoś tam będzie. Tutaj mamy za piątkę, 2 i 3, 4 i 6. No powiedzmy, że tą krótszą weźmiemy, zobaczymy. Już mam 124 miliony, no teraz już wydaje mi się, że starczy bez problemu, ale na wszelki wypadek jeszcze na godzinkę tutaj machnę. Robimy sobie cyk. Tą broń oczywiście kupimy, bo wiadomo, bronię zawsze warto kupować. To mamy jakąś droższą rzecz, to może zrobimy w ten sposób i w ten, i niech będzie na razie tak, i szukamy dalej. Odporność na błyskawice 72, no niefortunnie nam punkty życia 10, no kurde, nie idzie znaleźć tych maksymalnych runek, nie? No co prawda nie jest to jakieś E120, tylko jest o wiele wcześniej, 12%, no ale myślałem, że będzie o wiele łatwiej, że nam tam broń poleciała, to w ogóle też dość duże szczęście, no 23% łącznej, no mogę wziąć z biedy, przynajmniej na razie, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Najwyżej sobie 3 razy 23 złożę i tyle, ulepszona jakość 4, no to nas nie interesuje, zobaczymy. Jak jest 4 razy event, to misję też wybierasz tylko na gold. Jeżeli gram na danej postaci na golda, to tak. Jeżeli gram na expa, to na ex biorę w 4 razy event. Tak to po prostu wygląda. Dobra, lecimy dalej. Punkty życia 14. No 1% więcej dosłownie. No cóż, dobra, mamy jakąś broń, ale w sumie słabą. No ale i tak wypadałoby ją chyba wziąć, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Może nawet w zamian za ten. Co my tu w ogóle jeszcze na stojaku? A, na stojak możemy sobie wrzucić broń. To też nie pomyślałem. To jak najbardziej muszę robić i jeszcze możemy pasek tu na niego wrzucić chyba, tak? Dokładnie. I możemy sobie wrzucić co? To możemy wrzucić, o i od razu się więcej miejsca zrobiło. To sobie zostawimy, chociaż nie, pasek to wezmę ten, a ten sobie zostawię tak, tak. No ja tu muszę mieć wszystko, wiecie, poukładane jakby nie było. Dobra, no szukamy dalej. Dajcie chociaż jednego maksa. Setryczek, dziękuję bardzo za followka. Łączna odporność 21. No bierzemy to, no niech chociaż te 23 wypada, tego nie bierzemy. Na razie nas to bardzo nie interesuje. Jakiś pasek ulepszona jakość, no też nie bardzo. Ile my w ogóle mamy grzybów? Okej, 2000 grzybów już chyba poszło. Nie, 1,5. No to nie ma jeszcze tragedii aż tak dłużej. No bo jednak już jesteśmy przebrani, jakby nie było. No i mamy broń 60%, nie? To nam na pewno bardzo, bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o te lochy. No ale to zobaczymy później. Trzymaj się, Wigwajtus, trzymaj się. Tak mówię, zerkam od czasu do czasu na czat, więc wszystkiego mogę nie widzieć. Mamy coś, premia do złota 36. Zobaczcie, jaki to jest rozstrzał. Może nam dropnąć 36, a może nam dropnąć 50, nie? To jest piękne. No ale to jest wina tego, że nie mamy tych run jeszcze jakoś tam wybitnie dużo i przez to właśnie te widełki są tak duże. Dobra, no lecimy dalej. Zobaczymy, jak to tu będzie wyglądać, jeżeli chodzi o te runki. Odporność na ogień 70, no też lipa. No ja raczej preferuję łączną, mimo że to jest to samo. Łączna 21, no szkoda, że nie 25, ale dobra, niech będzie na razie. A w ogóle musimy ten klejnot odzyskać koniecznie, bo on ten, razy 8 mamy broń ulepszoną, nie? To musimy sobie, żeby nam się zwróciły te kryształy i tak dalej. Dobra, 65. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. 56% runka, no i broń, to broń, tak jak mówię, jak najbardziej możemy brać. Broń jest wiadomo, do kowala, nie? Dobra, mamy kolejną 23%. Ja tą jedną 23%, aha, tu jest, już myślałem, że zgubiłem. To nas nie interesuje i tutaj sobie damy, żeby to było obok siebie w miarę. No trudno, no jeżeli nie, no to tam najwyżej kiedy indziej poszukamy, jak będziemy mieli więcej run, nie? Tej łącznej 25. 23 to też nie jest źle. Lepiej po prostu mieć niż nie mieć. Poza tym już nie będę się musiał bawić to zmienianie setu, nie? To też jakby mi się przyda. No ale PZ 15%, no to jest konieczna. O, odporność na zimno 75%, okej. Tymczasowo powiedzmy, że weźmiemy. To w zasadzie możemy założyć na to, to możemy założyć na to. To możemy w sumie posprzedawać, bo i tak na razie mi się bardzo nie przyda. W sensie, no, mamy weekend epicki, to tam
powiedzmy, że olejemy te epiki, bo i tak są stare i tak jak mówię niepotrzebne. Mamy jakieś buty ogień 69, no szkoda, ulepszona jakość 4, no też szkoda, ale już ulepszoną jakość to w sumie mamy. Mamy na zimno 75, no to jeszcze ogień i co tam jeszcze i błyskawice i byśmy mieli full, nie? No ale zobaczymy. 75% jest łączny limit odporności łącznej, bo ktoś tam pyta na czacie. Lecimy dalej. No trochę widzę, że się na czacie uspokoiło, jak przestałem gadać z wami. Mam nadzieję, że nie pouciekaliście, bo po streamku sobie jeszcze pogadamy, wiadomo. Mamy broni, to nawet na 3 staty, więc możemy ją wziąć. Fajna runka też bardzo, 59%. O, i mamy łuk, to co chcieliśmy najbardziej. Zobaczcie, plus 206 i 48. I od razu tutaj mamy z fajną runą. Także sobie podmienimy, ogarniemy sobie cyk, cyk, cyk. Tu od razu zaczarujemy. No i dobra, z głowy. No lecimy dalej, szukamy. Dobra, jakieś buciki, 40% na goldo, na golda. Szansa na legendarne 47, no też by się przydało 50, co prawda. No ale trudno, łączna 24, okej, okay. No to już mamy 3 itemki do łącznej. Powiedzmy, że w tym momencie w sumie możemy na ten stojak tak samo odłożyć. Tak mi się wydaje, dokładnie. To możemy sprzedać, niech będzie. No i dobra, jeżeli chodzi o łączną odporność, to powiedzmy, że już w miarę ją mamy, czyli teraz nas interesuje PZ 15%, no i ewentualnie te szansa na artefakty, no ale to tam wiadomo, może być, a może nie być. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej, ulepszona 4 znowu. No słabo się szuka tych maksów, musicie przyznać, że słabo się szuka tych maksów. Jak z doświadczenia wiem, że jak już się ma to E120 mniej więcej, no to jest o wiele prościej, ale jeżeli się ma takie mniejsze wartości, no to zobaczcie, że nie idzie to jakoś wybitnie. Błyskawice 62, no też mi bardzo to nie interesuje. Szansa na legendarne 48, no lipa, co tu mogę powiedzieć więcej. No ale żeby PZ 15% nie padło, to ja jestem zdziwiony, nie? Bo to była runa, tu 5, ale to już mamy. To była runa, która zazwyczaj mi najszybciej dropiła. No a tutaj taki psikus. Myślałem, że nie będziesz nagrał odcinka z przebierania, tu mija zaskoczenie. No to taki, można powiedzieć, nie odcinek, tylko taki zapis z live'ika, który sobie nagram i potem tam wrzucę jakoś na kanał. Jakby ktoś był zainteresowany, to sobie obejrzy, nie? Tak więc tak to wygląda. Przynajmniej masz brońkę, no, no to jest akurat fakt, że ta broń nam siadła, 73%, no też nie bardzo. No kurde, słabiutko, słabiutko. 59. W sumie to może, wiecie co? Polecimy sobie tutaj i poszukamy jeszcze trochę tych... tutaj po prostu pierścienia i tego, nie? To zawsze tam się wrzuci na stojak, bo to i tak nam miejsca nie zabierze, a może jakaś runka przy okazji poleci. To też zobaczymy. Siemano Filip, siemano. Jakie są max runy w odcinku? O, zobaczcie. To bardzo, bardzo fajna rzecz, bo do klaserka. Mogę tam później komuś dać po odcinku, jak będzie chciał. Tego w sumie nawet nie wiedziałem, że nie miałem, to git. Jakie my tu mamy? 24, 23 i 2... Aha, poczekajcie. Natsu, dziękuję bardzo za followka. Aha, i 23 mam, ok. No to nie jest wybitne, ale grunt, że nam siadło do klasera. Dobra, szukamy dalej. Łączna odporność 24, no możemy wziąć, 24 to już bliżej, powiedzmy. No jeszcze szukamy tego pierścienia, nie? Tego pierścienia jakby nie było. I będziemy, o i mamy pierścionek, git. Gregor, dziękuję bardzo za followka. Followki się teraz pokazują na odcinku, więc jak ktoś chce, to niech sobie te followki zostawia, nie? Dobra, szukamy dalej, ulepszona 4. No troszeczkę jestem zdemotywowany, troszeczkę jak widać, o jest szansa na legendarne, dobra, no trochę mi podskoczyło. Że tak powiem, to co chciałem. W zasadzie tu możemy wymienić od razu w tej klacie cyk w ten sposób i to w sumie sprzedamy. No to się wiadomo, zawsze tam przyda, jak i tak rolujemy. 59%, bardzo fajna runka i przy okazji broń. Tu jest 55, tu jest 50, więc jak najbardziej możemy, myślę, wojownikowi podmienić. Jakob, dziękuję bardzo za followka. Dobra, czyli lecimy tak w ten sposób, tu jakieś rękawice 4, no to w razie czego będziemy musieli posprzedawać. Ale okej, okay, no szukamy dalej. No chyba nie będzie dzisiaj już odcinka, w sensie na live'ie nie będzie już chyba lochów. Chyba już sobie... jest, łączna 25, dobra. Powoli się odwraca i znowu nam golda zaczyna brakować, no ale mniejsza z tym. Powiedzmy, że sobie te buciki zamienimy, nie?
powiedzmy, że zrobimy to tak, no najwyżej nam tam będzie po 2% brakować, no, no co mogę powiedzieć. To możemy w sumie, chociaż poczekajcie, bo to jest, może dlatego będzie dobre, plus 43, no to jak najbardziej będzie dobre, to od razu zrobimy sobie dziurę. Tych w zasadzie nie przebieram, bo oni mi się tutaj przeważnie sami przebierają, jak coś tam wrzucam do kibla, no ale jak coś tam przy okazji jest, no to dlaczego by tego nie ogarnąć. Dobra, wracamy do zbrojowni i ogarniamy. Lepszono jakoś 5, no to nas nie interesuje. Okej. Łączna odporność znowu 25. Co się dzieje? Vaxerus 95. Bardzo dziękuję za follow. Już mamy drugi itemek. Pokczampy, widzowie, na czacie. To w zasadzie możemy sobie... Bo wiecie, ja to chcę mieć tak wszystko w miarę po kolei. Chociaż już nie będę miał i tak po kolei, no ale dobra, powiedzmy, że te rękawice sobie założę. Zrobimy sobie to tak, cyk, cyk. Dobra, no trochę się do nas, powiedzmy, odwraca. To szczęście. Teraz mamy tutaj... Plus 23, no to nie, może wrzucimy do tego, do kibelka. Brzydki pokrzam, no faktycznie dzisiaj jest brzydki. To nie, nie, to jednak nie pokrzampy. Wisław Dziki. Dzisiaj jest tragiczny pokrzam, akurat jak to nagrywam. To jest w ogóle piątek, nie wiem kiedy wy to dostaniecie, może nawet jutro. Zobaczymy. Okej, plus 66 i punkty życia. I tak mamy 15%, to jak najbardziej możemy dorzucić. Dobra, no to ta łączna odporność już wygląda lepiej. To wiecie co? Teraz z tego stojaka to możemy sprzedać, bo to i tak jest na wszystkie cechy. A możemy sobie poszukać jeszcze czegoś innego. Punkty życia 13%. No niefortunnie. Niestety. Premia do złota 45. No też niefortunnie. Tam jakieś potki pomijam, no ale to nieważne. W sumie to nawet te procenty w broniach, no tu jest 59, tu jest 55, tu jest 59, tu mamy 60, no przy okazji się tam wiadomo, złapię to 60 prędzej czy później. Są punkty życia 15%, no to w zasadzie jeszcze chyba jedna łączna odporność i mamy cały set, nie? Jakby nie było. Dajcie znać, czy to tak faktycznie jest, ale tak mi się wydaje, że właśnie tak to wygląda. Dobra, to tu od razu podmienimy. Tu mamy do golda, to niech będzie, że ten pasek. Dobra, cyk, w ten sposób to od razu sprzedamy. No i jeszcze jedną łączną odporność. Czy my tego chcemy szukać? No w sumie możemy poszukać. Możemy poszukać i przy okazji tego talizmanu tutaj. W tym gabinecie coś widzę, że mi częściej dropią takie runy maksymalne. Oczywiście to tam jest, wiecie, przypadek. No ale dobra, zobaczymy jak to pójdzie w tym momencie. Dobra. No nie wiem Kondzio, nie wiem właśnie. Ktoś mnie tutaj wkręcaliście wczoraj, ale ja to zapamiętam spokojnie. O, ale followek nieprzyjemny. Nie witamy takiego followka. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy odporność na błyskawice, no to nie. Odporność na zimno, dobra, tu niech będzie w ten sposób. Już mamy tego manekina zapełnionego w razie czego. No i okej, lecimy dalej. Odporność na błyskawice 60. No jeszcze nam jedna łączna 25 potrzeba. I będziemy tak naprawdę próbować, to widzę, że śmieszna reakcja czatu, mogę wam w sumie pokazać, żebyście sobie ogarnęli, no ale dobra, wracamy, nie będziemy tutaj się rozpraszać. Szansa na legendarny 41, no nie, no w zasadzie to mam te maksy, tylko mi brakuje tej jednej łącznej odporności, no ale dobra, no mamy jeszcze trochę grzybów, poszukamy, a nóż się uda, że akurat nam wyleci. Zimno 75%, tu mamy to samo, no to nas bardzo nie interesuje to. Dobra, no lecimy dalej. Jak widzicie, mamy zawalony cały ekwipunek. Mam tu straszny syf. Jak już dostanę 23, no czemu 23? Dobra, lecimy dalej. Jak już dostanę tą ostatnią runę, która nam jest potrzebna, to wtedy sobie będziemy punkty życia 10, będziemy sobie to wszystko ogarniać, żeby tam, wiecie, zaczarować u wiedźmy i tak dalej, nie? No ale to niestety musi mi polecieć, zobaczymy. No, nagrywam odcinek z przebierania, w sensie no taki zapis, powiedzmy, a dalej sobie coś będziemy kombinować, także zobaczymy. Na razie chcę to sobie wrzucić na kanał jako taki zapis, powiedzmy, z live'a, kto obejrzy, ten obejrzy, kto nie, ten nie. No ale lochów już chyba dzisiaj nie będzie, sądząc po tym, ile nam grzybów zostało, to dzisiaj się z lochami wstrzymamy, a najwyżej tam za jakiś czas znowu sobie będziemy te lochy ogarniać. Wiecie co, no tu sprzedamy to, no to jest dość drogie. Ale jednak broń wydaje mi się, że jest bardziej worth, zwłaszcza do kowala. Dobra, premia do złota 47, no to nie. Odporność na ogień 64, no to nie. No jedna łączna 25, no trzymajcie kciuki na czacie, musicie trzymać, żeby nam to poleciało. To już będziemy mieli z głowy tego druida naszego. Dobra, no to też muszę sprzedać. Za mało złota ma, cholera.
Poczekajcie, tu jest, no dobra, to za piątkę mogę sprzedać. Tu mam w ogóle, muszę to sobie jakoś uporządkować. Tu mam bardzo dużo tych broni, tą broń muszę rozmontować. To zrobimy tak, tu jakieś budki do kowala. Dobra, no na razie w ten sposób. I tak w sumie, dobra, poczekajcie, i tak, żeby tu już nie marnować, to sobie powiedzmy zrobimy znowu trochę awki. Dobra, no w ten sposób. Tu możemy, w sumie to te epiki, co sprzedawałem, to mogłem rozmontowywać, to też nie pomyślałem, ale dobra, nieważne. Wszystko jest dzisiaj robione na wariackich papierach, powiedzmy. Czyli robimy to tak, robimy tak. No powiedzmy, że tak. Powiedzmy, że tak, to od razu rozmontujemy, cyk. No i dobra, wydaje mi się, że już mamy, chociaż nie, no dobra, niech będzie z 50 milionów, bo jakby znowu się jakieś bronie trafiały, to jak najbardziej je sobie przygarniemy. Najładniejsza rózga, mówisz o tej gitarze? No w sumie jest ładna, ale mi się ta najbardziej, no w sumie już jej nie mam, o ta złota mi się najbardziej podoba. Miałem propozycję wyżej na czacie dołączenia do Teamu X, a od Natsu, która tam zafollowała, no to kozak. Będzie dołączane po streamku. Wonian napisał, że spada, no trzymaj się, trzymaj. No tak jak mówię, no póki nagrywam, to jakby tak bardzo się nie skupiam na tym, co się dzieje na czacie. Dobra, w tym momencie niech będzie. No i co, no szukamy dalej tej łącznej odporności, nie? No zostawimy sobie pewnie punkty życia 15% znowu. Czy my to chcemy kupić i dać tutaj komuś? No chyba nie, to tam się zrobi kiedy indziej. Na razie się skupiamy tylko i wyłącznie na naszej postaci. 21%, no niestety. Degu Original, dziękuję bardzo za follow. Ulepszona jakość plus 4. Lecimy dalej. Musicie mi potem zdać relację, co się działo na czacie, bo tak jak mówię, no nie zerkam od czasu do czasu tylko, a może tam były jakieś dymy. Łączna 19, no też nas bardzo nie interesuje. No ale co zrobić? Lecimy dalej. 1300 grzybków. Odporność na zimno. Trzeci raz nam dropi odporność na zimno 75%. To też jest, trzeba mieć szczęście. A wystarczyło, żeby poszły błyskawice i żeby poszło, co tam jeszcze jest? Na ogień chyba? Tak, dokładnie, na ogień. Zawiesiłem się chwilę. I jakby byłoby wszystko git. Dobra. Lecimy dalej. Zobaczcie, ile tych broni w ogóle mamy. Błyskawice 64. Siemano. Wreszcie trafiłeś, Degu, mówisz? No to git. Szansa na legendarne 50, no to już mamy. To nas nie interesuje. Punkty życia 14 też nas nie interesują. Znowu rózga. Nie mam już gdzie tych rózg trzymać. No dobra, no muszę to sprzedać w takim razie. Takie dwa miejsca, wiecie, chcę sobie zostawić, żeby mieć takie rezerwowe, powiedzmy. Kolejna rózga. No dobra, no to sprzedajemy to, no trudno, no kowal będzie zadowolony chociaż, jeżeli chodzi o tego druida naszego. Lecimy dalej. Odporność na ogień 54, no to nas nie interesuje za bardzo. No to łączna odporność 25, no dajcie to, już będę naprawdę spełniony. No jeżeli nie, to sobie założymy 24, no ale to wiecie, to będzie takie poznanie się, nie? No tak, nagrywam w tym momencie odcinek. Wszystkie grzyby wydajesz? No zostawię sobie tak powiedzmy z 200, nie wiem, coś koło tego. No jak poleciały mi dwa razy z rzędu ta łączna odporność 25%, no to już chcę jednak, powiedzmy, chcę już dopiąć swego i znaleźć tą trzecią, nie? Daj muzykę do pobrania. A, no w sumie mam ją na kompie, to ci mogę wrzucić jak chcesz. Tam na Discordzie się odezwij. To mogę podesłać tam, co teraz w tle leci. Bo dużo osób pyta o nazwy, no ale nazwy nie znam, ale na kompie mam jak najbardziej. No łączna 19, no słabiutko. Czemu nie sprawdzasz run na zwykłych itemach? No bo na zwykłych itemach można dostać tylko maksymalnie połowę, w sensie połowę maksymalnej wartości runy. Czyli jak na przykład maksymalnie masz, załóżmy, 50% szansy na artefakty, to na zwykłym będziesz miał maksymalnie 25%. Więc jakby no mija się z celem szukanie na tych zwykłych itemach, nie? Dobra, robimy cyk. No tu mamy łączne odporności, ale nas już bardzo to... Nie jest nam to potrzebne, więc też musimy. Tu mamy nasze te itemki takie normalne, więc jak najbardziej. Łączna 22, już ta dwójka druga mi się tak z piątką zlała, no ale co zrobić. Także tak jak mówię, no na zwykłych nigdy nie zdobędziesz maksymalnej i tak, więc w ogóle nie ma sensu ich sprawdzać, nie? Okej, mamy jakąś broń. Ile tych broni, zobaczcie. Poczekajcie, tu mamy 23, ja tu gdzieś miałem 24, chyba tak, mam na hełmie, okej.
No to co? To robimy tak, to robimy tak. To sprzedajemy. No i dodajemy to. Już tutaj tracę głos. Odporność na ogień 55%. Ulepszona jakość 4. Lecimy dalej. Kolejna broń. Poczekajcie, ja tutaj mogę sobie wrzucić w sumie. Mogę sobie wrzucić do tego, nie? Tyg i sobie zrobimy tą ulepszoną jakość przedmiotu. To zrobimy, poczekajcie. To jest w pasku. Gdzie jest ten pasek tylko? A, tutaj, bo on zawsze z brzegu. Czyli to możemy sprzedać, czyli w zasadzie to możemy sprzedać. To zrobimy tak. Tu są buty drogie, więc zostawiamy. To robimy tak. Dobra, na razie jest git. Na razie mamy wszystko ogarnięte tak jak trzeba, powiedzmy. Gildia Szaleńcy pozdrawia ze 38. Pozdrawiam również i mamy to. Plus 25% łącznej odporności. O wow, no mamy to. Wisław, dziki widzowie. 25%, czyli możemy tak. Teraz zamieniamy w sumie w hełmie. Cyk. 25%. Dobra, no i co? No mieliśmy 4300 grzybków, zostało nam 800, mamy maksymalne runy. Mamy w zasadzie zmienione bronie dla pachołków, bo nam tutaj magowi zmieniłem, temu zmieniłem i temu zmieniłem. No to mamy wszystkie bronie zmienione pachołkom. Ten ma 59, ten ma 59, ten ma 55. To w sumie pewnie nam tu jakieś 59 wypadło, 58 widzę. Poczekajcie, czy mamy coś tu lepszego? 53. No nie mamy, to nie będę na te 3% zamieniał, to już tutaj jak ogarniemy 60%, to wtedy będziemy mieli. No i co? 3K ponad? No 4300 miałem chyba na początku. Kto tam był na początku, ten wie, a zostało mi no powiedzmy 900. To możesz sobie policzyć, ile poszło. Także no tak to generalnie wygląda. Tu piszecie dawaj lochy, ale to zobaczymy. Na razie w tym odcinku wydaje mi się, że to tyle. Na stojaczku mamy też itemki ogarnięte, można by powiedzieć. Tu mamy coś droższego. Wiecie co? W sumie to jeszcze możemy na stojak ogarnąć. Tu są same epiki. Tutaj robimy to w ten sposób. To sobie jeszcze w gabinecie poszukamy amuletu. No dobra, niech będzie tak. Dobra, jakiś amulecik pierwszy lepszy, żeby już był na stojak, bo na stojaku ja zawsze trzymam takie, wiecie, zapasowe epiki, żeby mieć do kibla, jakby tam coś mi nie chciało. No w sensie, jakbym po prostu już nie miał żadnych epików, to jest takie awaryjne, żebym nie musiał szukać za grzyby. Także już sobie ten stojak wypełnimy full epikami, żeby to mieć z głowy. No i będziemy czarować itemki, poulepszamy i tak dalej i będzie koniec generalnie odcineczka. Dobra, no nie chcę nam polecieć jak na złość. Niestety żaden tu... To niestety nie jest amulet. O ja, amulecik i akurat na 3 cechy, łączna 24. Ciekawe, jakby mi teraz 25 poleciało. To by była w sumie śmieszna sprawa. Także robimy to tak, to sobie odkładamy tu. No i jest git. Teraz robimy czary. Najpierw pachołki. Pachołki mają, dobra, czyli teraz ja. Punkty doświadczenia jak najbardziej, więcej grzybów jak najbardziej, piwko pewnie, to pewnie, to pewnie. Więcej złota jak najbardziej. Aha, ja już nie mam golda. No to co? Po raz kolejny anulujemy. Co zrobić? Robimy to tak. Robimy to... no powiedzmy, że tego questa niech będzie. To jest... no powiedzmy, że tego niech tam będzie. Już sobie może doklikam ten pasek, poczekam. A bo ja robiłem w ogóle tom. W ogóle robiłem awkę bez zaczarowanych itemów. To do mnie teraz dotarło. Tak naprawdę. Że nie miałem tam paru czarów na itemkach, no ale dobra, trudno, mój błąd w takim razie. Okej, okay, lecimy, dobra, tu już mamy, nie mamy miejsca. Już dokończę ten pasek, już to będzie z głowy, bo jak będę co chwilę przerywał i tak dalej, to bez sensu, nie? Taka warta, hu warta, nie chcę przeklinać, bo odcineczek, no tak, Kakir, masz rację, że trochę tutaj zepsułem, no ale co zrobić, nie? Dobra, czyli tak, to jeszcze nie jest ostatnie piwko. Więc sobie bierzemy to, no i znowu warta na godzinkę, może tym razem mi się uda, żeby nie tutaj więcej złota podczas przygód, żeby znowu nie anulować, nie? Amuleciku standardowo nie będziemy czarować, to czarujemy, no i jest wszystko. Dobra, no teraz czary, myślę wstępnie może tak, broń zaczarujemy sobie razy 8, mam nadzieję, że się tutaj nic nie pobuguje. Całą resztę wstępnie razy 6 i zobaczymy, ile mi w ogóle z tych surowców mamy w tym momencie u kowala. I zobaczymy, tak jak mówię, czy się to nie pobuguje.
Lepiej tak niż bez run. No tak, no runki właśnie sprawdziłem, ale totalnie zapomniałem o tym, o zaczarowaniu tych itemków. No ale trudno, no taki odcinek chaotyczny, to musi się coś dziać nie bardzo. Dobra, tutaj razy 6, tutaj razy 6. No i dobra, jak nam to poczarowało? Tu wszystko... A, tu mamy widzę razy 5. Tu mamy widzę razy 4, czyli już czaruje tak jak sobie samo tam uważa. Tu razy 6, tu razy 6. Tu mamy razy 5, tu mamy razy 5. Dobra, to myślę, że jeszcze wszystko razy 7 raz nam siądzie. Także sobie to ogarniemy. Już tu mówię, go stracę. Razy 7 i razy 7. No i dobra, coś tam nam zostało na jakieś ulepszenia, ale to sobie na razie zostawimy. Więc dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o odcineczek. Jak widzicie, przebieranie udane. Mamy 75% runkę. Mamy też generalnie no wszystko, nie? Punkty życia 15% i tak dalej, i tak dalej. Szansa na artefakty, ulepszenie. No wszystko mamy z tego co widzę, także teraz zmieniamy scenkę, czat się pożegna, mam nadzieję, jeżeli ktoś jeszcze żyje i będziemy kończyć ten odcineczek, także jeszcze pożegnajcie się tutaj na scence i będzie git, a ja się napiję, bo mówię, tracę już głos. Dobra, tu widzę, że się pożegnali, także trzymajcie się i nara.